Drodzy czytelnicy i słuchacze, z wielką przyjemnością przeczytałem wam tę oto książkę jednym z najbardziej znanych dzieci, czy też chłopcu, który pomimo bardzo młodego wieku potrafi naprawdę pokazać, jak można naprawdę wspaniale spędzać czas. Nie siedząc cały czas przed telewizorem czy komputerem. Ta książka jest skierowana nie tylko do młodych osób, ale także w pewnym sensie także do dorosłych, którzy chociaż trochę chcą na przykład sobie przypomnieć te czasy, kiedy sami byli dziećmi, kiedy na przykład sami przysparzali różnych problemów rodzicom, mieli różne zabawne sytuacje w szkołach, podpadali swojemu opiekunowi, spędzali dużo czasu ze swoimi przyjaciółmi i tak dalej. Bo prawda jest taka, że każdy z nas był, jest i będzie dzieckiem, bez względu na wiek. Tego się nauczyłem. Mam już na karku dość sporo lat, bo mam 21, niedługo 22 lata. Ale głęboko w sercu nadal jestem dzieckiem. I tak już pozostanie. Przez cały ten czas nauczyłem się wielu ważnych rzeczy. Przede wszystkim nauczyłem się tego, żeby robić to, co się lubi i kocha. No i przede wszystkim nie zważać na jakieś docinki ze strony innych, czy też na jakiekolwiek formy stosowania hejtu. Miałem z tym problem, to prawda. Ale teraz wszystko jest inaczej. Postanowiłem po prostu wziąć los w swoje ręce i po prostu wprowadzić pewne zmiany. Żeby po prostu wyszło mi to na lepiej. Dlatego wam też życzę, żebyście robili to, co kochacie, co lubicie. Nie przejmowali się negatywnymi opiniami innych na swój temat. Bo nie warto zwracać na takie rzeczy uwagi. Bo jeśli bierzesz do siebie jakieś negatywne właśnie stwierdzenia, czy jakiejkolwiek formy uprzykrzania ci życia w wyjątkowo złośliwy sposób, to sam sobie rzucasz kłody pod nogi. To nie jest dobre rozwiązanie. Ja miałem z tym problem, nie ukrywam, ale tak jak mówiłem, postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. Popełniłem wiele błędów. Teraz postanowiłem to zmienić. Poza tym planuję też nagrywać kolejne książki. Choćby tego typu jak Mikołajek, czy inne o różnej tematyce, bo mam najróżniejsze książki. Także będę wam wdzięczny, jeśli będziecie zaglądać na kanał, na YouTube, no i będziecie słuchać tego wszystkiego, co będę czytał. No i także będę wdzięczny, jeśli będziecie też polecać ten kanał swoim znajomym. Po prostu zależy mi na tym, żeby wszystko to, co ja tam umieszczam, trafiało do dużej liczby osób. Bo przynajmniej ktoś może się dowiedzieć o tym, co się na przykład dzieje na świecie, albo posłuchać o jakiejś fajnej lekturze i tak dalej. No tak na zakończenie dziękuję tym, którzy codziennie zaglądają na kanał. W zasadzie na kanał, nie na mój kanał, bo prowadzę go z przyjaciółką. No i także życzę wam, żebyście spróbowali posłuchać mojej dobrej rady. Nie przejmujcie się negatywnymi docinkami ze strony innych. Róbcie to, co chcecie.
No i przede wszystkim uważajcie na siebie, bo nigdy nic nie wiadomo. No i mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do zobaczenia.